Iwona Borawska i Andrzej Rzek. Byliśmy w teatrze na plaży w Sopocie, a teraz Państwa tam zapraszamy. Bo to naprawdę niezwykłe spotkanie z młodymi ludźmi, w większości dziewczynami, powiedzmy sobie szczerze, grającymi w spektaklu teatru muzycznego Baabus Musicalis, Polka Niepodległa, Historia w Spódnicy. Wczoraj odbyła się pierwsza premiera, dziś o 17:00 druga. Opowiedzą o spektaklu oczywiście reżyserka Jadwiga Kościk, także autorka scenografii i kostiumów Magda Bąbel-Adamowska, ale one to później, na koniec. Najpierw porozmawiamy z aktorkami. Przeprowadziliśmy taką mini sondę o bohaterce stulecia. Ulubiona bohaterka z tego spektaklu. Krystyna Skarbek. Krystyna Skarbek. Simona Kossak. Krystyna Skarbek. Krystyna Skarbek. Simona Kossak. Simona Kossak. Zofia Stryjeńska. Krystyna Krachelska. Irena Sendlerowa. Józef Piłsudski. Stefania Wilczyńska. Krystyna Skarbek. Bo to kobieta szpieg, która niesamowicie umiała się chować, kamuflować i mnóstwo po prostu zrobiła. Mnie w Krystynie Skarbek chociażby podoba się to i fascynuje, że była jakby takim pierwowzorem Jamesa Bonda. Dla mnie była fascynacją w niej to, że była zawsze tak optymistycznie nastawiona do życia i bardzo aktywna fizycznie, bo bardzo lubię sporty też i to mi się podobało w niej. Ona od najmłodszych lat była niesamowicie nieprzewidywalna i każdy jej ruch tak naprawdę mógł prowadzić albo do jakiegoś groźnego wypadku, albo do śmierci, a ona i tak ryzykowała i robiła to. Na przykład będąc w szkole podstawowej, Krystyna Skarbek w czasie mszy świętej, bo chodziła do szkoły katolickiej, wzięła świecę, podpaliła księdzu sutannę i tłumaczyła to później, że chciała sprawdzić siłę jego wiary, czy on skończy tą mszę, czy jednak nie. Oczywiście mszy nie skończył, Krystyna Skarbek została wyrzucona ze szkoły, rodzice nie wiedzieli już później, co z nią robić, bo działy się takie akcje dosłownie w każdej szkole, ale najbardziej chyba podziwiam ją za to, że ona swoją urodą, swoją kobiecością i swoim charakterem potrafiła załatwić dosłownie wszystko. Niestety później za to zapłaciła, została zamordowana w okrutny sposób, ale tak naprawdę była niesamowita dzięki temu, że walczyła o swoje, chociażby no walcząc z każdymi przeciwnościami losu. Ktoś tu wybrał warszawską syrenkę. Krystyna Krachelska była młodą poetką, dziewczyną dzielnie walczącą w powstaniu, ale przede wszystkim była twarzą syrenki warszawskiej. Była osobą niesamowicie wrażliwą, troskliwą i kochała wszystko, co było dookoła niej, ludzi, przyrodę. I bardzo tęskniła, mieszkając w Warszawie, za tą naturą, za swoim domem rodzinnym. I właśnie niesamowite w jej krótkiej tak naprawdę historii jest to, że gdy została postrzelona w Powstaniu Warszawskim, to nie upadła na bruk, lecz na pole ze słonecznikami, czyli tak naprawdę tak, jak sobie wymarzyła. Teraz tutaj była też pani Wilczyńska, tak? Współpracownica Janusza Korczaka chyba, ale to nie ja jestem, żeby mówić. Tak, dokładnie. Była współpracowniczką z Januszem Korczakiem i pomagała podczas wojny ratować dzieci żydowskie z getta i zasłaniała wszystkie ściany i okna, żeby dzieci nie miały dostępu do świata, w którym panuje wojna, i dbała o nie tak jak o swoje dzieci. Chciała, aby było im jak najlepiej, mimo iż każdego dnia wybuchały bomby, ludzie musieli walczyć o swoje, ale ona zawsze walczyła o dobro dzieci. Simona Kossak, bardzo mi się w niej podoba to, że kocha zwierzęta i ja właśnie również bardzo je kocham. Ona wybrała zwierzęta zamiast jakby ludzi i właśnie jakby miała wybrać, czy jakby być otoczona ze zwierzętami, czy z ludźmi, to chyba ze zwierzętami, z powodu, że ze zwierzętami można jakby według mnie bardziej być bliżej i według mnie tak jest. No też Simona Kossak, było to w niej niesamowite, że ona tak się wczuła w tą swoją rolę, że ona naprawdę potrafiła tak opowiadać o tych zwierzętach, prowadziła te audycje, że ona naprawdę, widać było, że je tak kochała. Po prostu ona mieszkała z tymi zwierzętami, próbowała je chronić na wszelkie sposoby. No i też właśnie to jest jednak dla mnie jedna z takich
postacie, które naprawdę poświęciły jednak też takie swoje życie, żeby dla innych, żeby ratować zwierzęta. Ja powiedziałam, że bardzo mi się podoba postać Ireny Senderowej, ale chciałabym teraz powiedzieć o Marii Komornickiej, ponieważ uważam, że to jest po prostu niesamowite, na jaką zdobyła się ona rzecz i obcięła swoje włosy, żeby stać się mężczyzną, ponieważ mogła wtedy osiągnąć o wiele więcej rzeczy. I po prostu uważam, że to jest wspaniałe i pokazuje to, na ile rzeczy stać jest dziewczyny. I bardzo mi się to w niej podoba. Ona tak właściwie była ponoć chora psychicznie, więc właściwie nie robiła tego jakby ze względu na to, że chciała pokazać, że kobiety mają tą większą siłę, tylko że sama czuła się ograniczona w tym swoim życiu i miała dosyć bycia kobietą, więc postanowiła po prostu być mężczyzną i nigdy w życiu nie chciała już wrócić do tej swojej kobiecej postaci. Ktoś jeszcze coś mówił albo miał? Albo... Ja mogę powiedzieć o swojej postaci, czyli Irence, córce Marii Skłodowskiej-Curie. Ona według mnie była dość silna psychicznie bardzo, bo umarł jej najpierw tata, co bardzo źle wpłynęło na jej mamę, a potem jeszcze dziadek, który opowiadał o tym tacie, a ona nadal się trzymała i robiła te eksperymenty i pomagała mamie. I to było dla mnie takie niesamowite i pochłaniające, jak o niej czytałam, że jak się zaręczyła, to jej mama była przeciwko temu, a ona dalej w to brnęła i w końcu ożeniła się z nim i miała dwójkę dzieci, które bardzo kochała też. I dalej prowadziła eksperymenty, dostała Nagrodę Nobla, potrafiła połączyć swoje życie naukowe razem z rodziną, tak jak Maria Skłodowska, i wcieliła się też w nią. To było według mnie wspaniałe. Zofia Strzeleńska, oprócz tego, że była malarką na śmierć i życie i temu się oddawała cała sobą w 100%, to była też często nazwana przez swoich znajomych wariatką z czarną czupryną. Ona słynęła z tego, że w Zakopanem ze swoim mężem biegła z rewolwerem, ponieważ uważała, że on ją zdradził. Tak, czyli jeszcze kiedyś na takim wykwintnym obiedzie, jak wychwalano zupę gospodyni, że była niesamowita, gospodyni się jeszcze pochwaliła, w jakiej to niezwykłej porcelanie została ona podana, to Strzeleńska wzięła ten talerz, tak do góry wyrzuciła i powiedziała, że tak, tak, jest wspaniała, wyśmienita, i wyszła. Więc no, oprócz jej ambicji i pasji, którą podążała przez całe swoje życie, to była też wariatką, która na tym swoim wariackim życiu dużo straciła. W ogóle mnie fascynuje to, że tak dużo wiecie o tych swoich postaciach, że jednak widać, że te postacie, szczególnie Skarbkowa, są wam bardzo bliskie, czyli jest jakaś fascynacja w ludziach z tamtych lat, którzy tworzyli tę naszą niepodległą ojczyznę, i że nie zamykacie się tylko w świecie smartfonów, gier, komputerów, ale pogłębiacie coś, co jest bardzo istotne, czyli rozszerzacie tę naszą małą ojczyznę w coraz większą. Tutaj jest do odpowiedzi wywołana kolega. Tylko chciałam dodać na temat Marii Komornickiej, bo uznałam, że warto o tym wspomnieć. Maria Komornicka wyszła za mąż, za mężczyznę, który był chorobliwie o nią zazdrosny, i pewnego dnia, widząc ją niby flirtującą z jednym z mężczyzn, po prostu postrzelił ją 2 razy w ramię, a ona, jak gdyby nigdy nic, z jednej z tych kul zrobiła sobie breloczek. I nawet nie rozwiodła się z mężem, a nawet broniła go w sądzie. Mnie się wydaje, że wam bardzo imponuje taka niezależność tych postaci, co? Wiem, że trudno chórem odpowiadać, ale to jest taki chyba też spektakl po prostu o niezależności, która, jak się okazuje, jest kobietą. Też ten spektakl jest ważny dla takich młodych osób, bo niestety, ale takie młode osoby właśnie, na przykład w moim wieku, w wieku 12 lat, no w szkołach się nie uczy o takich osobach, o Polkach takich, więc wydaje mi się, że ten spektakl wniesie dużo i możemy się dowiedzieć więcej czegoś o naszej ojczyźnie, no bo jednak ta wiedza to jest bardzo ważna, aby znać Polskę dobrze, te osoby, które właśnie walczyły o tą niepodległość, o to, żebyśmy my mogli sobie spokojnie żyć, żeby wszystko było dobrze, żeby nie było żadnych już wojen, więc wydaje mi się, że ten spektakl no jest dobry dla właśnie takich też młodych osób, ale oczywiście też zapraszamy starszych osób. Starsze osoby też nie wszystkie wiedzą o niektórych przynajmniej, prawda, z tych postaci. Nie mam świadomości. Ja powiem wam tak, w moich czasach w szkole też nie było poszerzania tej wiedzy. Jak na przykład bardzo zabiegałem o to, żeby trochę się dowiedzieć o malarzach, impresjonistach, to w końcu polonistka mi powiedziała: dobrze, to Żak, przygotuj referat w takim razie na temat tych malarzy. Czyli to jest to, co wy w tej chwili robicie. Zamiast referatu spektakl,
i jak gdyby uświadamiać się tym, którzy przyjdą tutaj, o tych osobach, bo faktycznie jest tak, że niektóre osoby w ogóle w naszej świadomości nie istnieją, dopóki nie przeczytamy lub gdzieś jakiegoś reportażu nie przeczytamy w gazecie i wtedy dopiero wow, to była taka kobieta? To niemożliwe. I to Polka jeszcze? Jeszcze jest taka jedna postać, o której nie wspomniano, czyli to jest Irena Sendlerowa. No i to jest no, bardzo ważna Polka, bo jednak ona naprawdę ryzykowała swoje całą młodość tak naprawdę, no, żeby po prostu ratować innych, że ona nie myślała też o sobie, tylko chodziła do tego getta, ryzykowała swoje życie, żeby ratować dzieci, bo też to, że ona właśnie ratowała dzieci, to było spowodowane tym, że w czasie młodości zachorowała na krztusiec i musieli się wyprowadzić z Warszawy jej rodzice do uzdrowiska. I tam właśnie ona bawiła się ze swoimi rówieśnikami właśnie żydowskimi. Wydaje mi się, że też to, tak że ona znała te dzieci, że ona się z nimi tak bawiła, to też dały jej te wspomnienia, tak wróciły i ona dlatego też je ratowała, że tak jakby właśnie ona tak myślała, że to jest po prostu straszne, że ktoś w ogóle chciałby coś takiego zrobić, że no, więc co? Bardzo ważnej rzeczy powiedziałaś, tak? Ja jeszcze tak ogólnie o tym właśnie, o tej wiedzy, o tych osobach, to chciałabym powiedzieć o tym, że jak przeczytałam tą książkę, na podstawie której się tutaj wzorujemy, to właśnie też chciałam jeszcze w internecie poszukać jakieś dodatkowych rzeczy o tych osobach, bo tak mnie zafascynowały i tak chciałam pogłębić wiedzę, żeby dowiedzieć się, co one robiły, jakie miały prywatne życie oprócz tego zawodowego. I to wydaje mi się, że każdy właśnie po takim spektaklu, jakby przyszedł tutaj, to by też na pewno by chciał pogłębić tą wiedzę, żeby dowiedzieć się więcej, żeby może w szkole o tym opowiedzieć. Jeszcze ja chciałam powiedzieć, że uważam, że Irena, to, co zrobiła Irena Sendlerowa, jest po prostu jedną z najlepszych rzeczy, jakie mogły się po prostu wydarzyć, że zrobiła tyle dla tych dzieci, tyle dla świata, że jest to po prostu coś wspaniałego, tak? No. I to wszystko będzie śpiewająco, tak? Tak, przedstawione tu. Spektakl, żeby on też nie był taki naprawdę, no bo jednak te wszystkie postaci, one miały no trudny życiorys, więc żeby to też nie było wszystko w takiej tematyce dołującej, też właśnie są piosenki, aby trochę to było takie luźniejsze trochę, żeby to nie było wszystko takie smutne. Nasze monologi, nasze historie są przeplatane piosenkami, która każda w jakiś sposób nawiązuje do postaci, o której właśnie opowiedziałyśmy. Czy są to emocje, czy jest to jakieś nawet po prostu oderwanie trochę od emocji, którą my prezentujemy sobą, więc na pewno warto przyjść zobaczyć. Joanna Czajkowska, o spektaklu, jako choreograf, ale też obserwatorka chyba, nie? No tak, bardzo jestem wdzięczna i zaszczycona tym, że tutaj mogę z Bobosem Musicalisem pracować po raz pierwszy, mimo że się mieliśmy w tym teatrze już kilka lat dobrych. Spektakl jest dla mnie no, fantastyczną sprawą o tyle, że jestem, mogę to powiedzieć śmiało, po mamusi feministką i sprawy kobiet są dla mnie istotne. No i praca właściwie moja tutaj polega na tym, że bardziej pracuję jako osoba, która pomaga w stworzeniu ruchu scenicznego niż choreografii, chociaż są dwa momenty tańczone, gdzie jest rzeczywiście ruch taneczny, jest, pojawia się choreografia. Natomiast jest to seria monodramów właściwie, więc pracowałam indywidualnie z aktorkami. Moim zadaniem było wyprowadzić emocje, znaleźć emocje w ciele i wyprowadzić ciało tak naprawdę z tekstu, czyli ze znaczenia tego tekstu. Czyli to, co ta postać mówi, co przeżyła, o czym opowiada, jaką ma relację do swojej przeszłości, czy do osób, o których opowiada, czy do rzeczy, o których opowiada, i jakie to ja i ta relacja jest i co to może znaczyć w ciele. Ja chciałam jeszcze dodać o Stefanii Wilczyńskiej, że mimo iż ona była z domu żydowskiego, bo jej ojciec był Polakiem, a matka polską Żydówką, to ona się nie bała, a ratowała te żydowskie dzieci z getta i walczyła o to, aby było im jak najlepiej, bo one mogły w każdej chwili zostać zabite i uciekała po następne i ratowała je i dba, jakby były jej dziećmi i dostała właśnie za to Krzyż Zasługi. Ja się cieszę, że ona dostała to, bo jednak bardzo mało o niej jest mówione i właśnie się bardzo cieszę, że jest książka, gdzie ona jest, bo w internecie później chciałam się jeszcze dowiedzieć więcej rzeczy o niej, to wcale dużo ich nie było, więc bardzo się cieszę, że jest pokazana, bo była bardzo istotną osobą w
życiu w Polsce i powinniśmy mówić o takich osobach jak najwięcej. I ona w Treblince zginęła, tak? Tak. Właśnie w obozie koncentracyjnym w Treblince w 1942 roku, 6 sierpnia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć na temat tego spektaklu, bo ja gram tutaj taką bardziej poboczną rolę, to jak przychodzę tutaj i patrzę na te osoby bardzo utalentowane stąd, to za każdym razem ja czuję tak, że zaraz się rozpłaczę po prostu. One tak grają, więc mam nadzieję, że widownia też to poczuje, tą magię spektaklu. Tylko jeszcze dodam o Simonie Kossaku. Więc myślę, że to, co teraz powiem, to będzie takie bardziej związane z naszą pasją, że Simona chciała zostać aktorką i zdawała do szkoły teatralnej bez powodzenia, ale później została największą przyjaciółką zwierząt. I bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ właśnie my jesteśmy takimi aktorkami i no, ona właśnie zdawała do szkoły teatralnej, co jest ciekawe. Po raz pierwszy nasz teatr podszedł do tak poważnych tematów, bo do tej pory, to jest nasza 8. premiera, do tej pory robiliśmy bajki, grajki z młodszą obsadą. Nasze dziewczyny zrobiły starsze miskę specjalną, też na podstawie słuchowiska radiowego, które zresztą wygrało w 2000 chyba bodajże 17 dwa teatry. A dziś nagle zmagamy się z bardzo bohaterskimi, ale tragicznymi losami naprawdę dzielnych osób, bo tu już pomijam, że my mówimy o Polkach, to dla każdej osoby, czy to byłby mężczyzna, czy to by była kobieta, to są życiorysy nieprawdopodobne. O nasyceniu takim heroizmem, co podwaja tą jakby wartość to, że to właśnie były kobiety, które oprócz tego, że musiały zapewnić na przykład dzieciom, tak jak Skłodowska, byt codzienny, to z drugiej strony poświęcić mnóstwo energii na to, żeby właśnie dokonywać różnych odkryć. Pierwotnie zamiar był taki, że fajnie by było wpisać się w jakiś fajny, mądry sposób w obchody niepodległości. Ale potem po rozmowach z Jagodą, Jagoda Kości, która jest reżyserem tego spektaklu, uznałyśmy, że chyba jedną z najważniejszych rzeczy, które chciały my byśmy przekazać właśnie młodym dziewczynom, to jest to, że wtedy, 100 lat temu, kobiety uzyskały prawa wyborcze. Dokonały tego i zaczęły decydować także o tym, co się dzieje z ich ojczyzną. Chciałyśmy tutaj jakby wprowadzić ten pierwiastek męski, dlatego mamy naszego aktora, Rodzynka, Antka, który wcieli się w dla nas bardzo ważną postać Józefa Piłsudskiego, który przyczynił się bardzo walnie do tego, żeby kobiety zdobyły wtedy swoje prawa. Co dziś się wydaje absurdalne, bo rozmawiając dzisiaj z naszymi młodymi aktorkami, one dopiero teraz po tych jakby badaniach, które przeprowadziły na temat swoich bohaterek, zrozumiały, ile my dziś mamy i jakie to jest ważne. Ile siły trzeba było mieć kiedyś, by robić to, co dziś się robi od tak sobie codziennie. W wielu wtedy bardziej rozwiniętych krajach kobiety nie miały praw głosu, dopiero później, wiele lat później. Byliśmy jednymi z pierwszych, prawda? Tak jest. No, ale do dzisiaj te kobiety w niektórych miejscach, tak jak pan wspomniał, nie mają cały czas tych praw i nadal jest to, jak wiemy, utrudnienie, aby w ogóle podjąć naukę i się kształcić. I też myślę, że to, co powiedziała Bąbel, chciałabym uzupełnić, że dla nas jest to też ważne, aby docenić to, co mamy, że nasze młode pokolenie, nasza młodzież, dziewczyny, w ten sposób, poznając historię tych dzielnych kobiet na przestrzeni tych 100 lat, mogą wyciągnąć wnioski, jak im było ciężko, jak trudno, z czym musiały się borykać na co dzień, aby dojść do tego, do czego doszły, żeby dzisiaj być zauważone. I tak jak Maria Komornicka w swoim monologu, czyli Hania Bzdeń, mówi, że zostałam doceniona dopiero po śmierci. Ale nie tylko Maria Komornicka. Tak samo było z Zofią Stryjeńską. Mimo tego, że miały swój czas, tę chwilę, to potem gdzieś odeszły w niepamięć. Mieliśmy ogromne szczęście, że pani Anna Dziewit-Meller zgodziła się nam zaadoptować książkę, historię, którą ona napisała, a my możemy ją tutaj przenieść na scenę teatru na plaży. Nie wiem, bo możesz się tutaj czuć trochę osamotniony, albo też i nie w tym całym spektaklu. Jest on skoncentrowany na dzielnych kobietach, mimo że ty grasz bardzo ważnego mężczyznę w tym wszystkim. Co o nim myślisz? O tym temacie, o tych bohaterkach, w ogóle o tym wszystkim, co tu się dzieje. Znaczy się na pewno myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać wszystkim, że 100 lat temu to jest tak naprawdę niewiele. Że 100 lat temu jednak kobiety w Polsce nie mogły głosować i nie mogły tak naprawdę nic powiedzieć, nic zmienić.
I jako Józef Piłsudski czuję się bardzo dobrze w graniu mojej roli i na pewno nie czuję się osamotniony. Jako myślę, że jestem częścią całego teatru i nie czuję się, że jestem chłopakiem, to gdzieś stoję z boku, tylko naprawdę czuję się, że jestem częścią. Mówili aktorzy występujący w spektaklu Polka Niepodległa, Historia w spódnicy. Można go zobaczyć dziś o 17:00. Można też będzie oglądać jeszcze w teatrze na plaży w Sopocie. Mówiły reżyserka Jadwiga Kościk i autorka scenografii Magda Bąbel-Adamowska. A my zmieniamy, ja nie powiem, że płeć, ale na pewno temat, bo już za moment będzie o tych chłopakach, co to piłkę kopią. Ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Pan trener.